Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czelo z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film, a co za ty na kolejną partię. Widowiskową z roku 2005, w której grali te jak Waselin Topolow oraz Rusłan Ponomariow. Dosyć ciekawe nazwisko, trzeba przyznać, Ponomariow. Mario, Marian, jakie zbieżności są. Dobra, nie przeciąga wstępu, siadajcie wygodnie z kawką, czy też herbatką w dłoni. Co, zaczynamy moi drodzy. Wszystko rozpoczęło się od posunięcia D4, kiedy Ponomariow odpowiedział skoczek F6. Mamy C4, a E6, skoczek f 3b6. Jaki debiut maluje się na szachownicy? Obrona hetmańsko-indyjska, moi drodzy, rozwój poprzez skrzydło hetmańskie. Hetmański goniec zaraz ląduje na b7, być może nawet na a6. G3 z dosyć znaną nam ideo, Goniec A6 wisi pionek, więc moi drodzy B3. Skoczek BD2. Hetman C2 to są ruchy, które mogą przyjść do głowy. Tu poszło B3. Czyżby plan dwóch długich gońców ze strony białego będzie wcielany w życie? Zobaczymy. Goniec nie gra, więc Goniec E7 to była opcja. Goniec B4 z szachem. Ajajajaj, czy taki szach to jest strach? Nie do końca, bo Goniec D2, moi drodzy, nie do końca. Eee, goniec D2 i propozycja wymiany czarnopolaków, którą Ponomariów odrzucił, grając Goniec E7. Skoczek C3, krótka roszada. I tutaj nie goniec G2 Roszada. Ociąga się to polow, tutaj ewidentnie z, z rozwojem skrzydła królewskiego, ale być może celowo. E, wieża C1 i C6. C6 i jest zagrania, moi drodzy, D5, być może później C5. No, ciekawe rzeczy się dzieją. No, do centrum trzeba odwinąć. Szukamy tego ruchu C5, szukamy tego ruchu D5, tak, w wielu tak naprawdę debiutach. E4 i D5. Można bić z D, przepraszam, z E, można być z C, można przepchać. Co by się zagrali w tym miejscu? E5 poszło, skoczek wisi. No co, skoczek tak pasywnie, ten z F na D7? Nie do końca. Skoczek do centrum, moi drodzy. Czy można to bić? Jak najbardziej można technicznie, tylko czy to jest dobre? No pionek, moi drodzy, wykopuje dobrego skoczka. Skoczek na F3 to jest dobry skok, to jest solidna placówka, a w tym momencie skoczek musiałby odejść chyba na G1. No bo wiadomo, tu jest bity, tutaj leci pion. Więc no nie do końca dobre bicie, dlatego też tutaj goniec d3 ze strony Topolowa i teraz grozi bicie, 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 jeszcze wygranie piona, więc czarne muszą się opowiedzieć, co, co teraz zagrają. No wygląda na to, że można wybić na d2, można wybić na c3, tu poszło bicie na c3, ja osobiście bym wybił gońca i tutaj czarny mi cieszył się z pary gońców, yeah, super. Bicie, dlaczego to poszło? Nie wiem, dlaczego nie to? Ciężko powiedzieć, być może właśnie po biciu gońcem czy to po biciu wieżą dziwnie to stoi na C3, jakoś tak mało aktywnie. Tym bardziej wieża bije C3, co, co, co nastąpiło w partii. No, dzika wieża, być może, no nie wiem, taka jest idea, tak, no ok, władanie linią C. Natomiast w tym momencie poszło C5 i ta wieża stoi dziwacz. DCBC, i teraz spodziewamy się czego? Nie wiem, może Hetman 2, może Krótka Roszada, może jakieś bicie. No nie wiadomo, nie wiadomo. W tym miejscu mamy H4, to jest ciekawy ruch. Kolejny raz Waselin o, o, ociąga się z rozwojem skrzydła królewskiego. Być może on w ogóle nie jest zainteresowany zrobieniem roszady. Ha, ciekawe rzeczy. Dwa dobre gońce to jest jedna rzecz. Być może później jakaś tam, później jakaś tam bateria. Skoczek na G5 też byłby dobry. Przy ewentualnych wymianach otworzenie się linii H. Być może król tutaj na jeden wcale nie jest w takim niebezpieczeństwie, może wcale nie będzie przeżywał trudnych chwil. Tak? A tutaj wieża w ataku z pewnością się przyda. Zobaczcie. Zobaczcie. Znowu jest 150 strzałek, ale ostatnio pytaliście, Mariancello, czy będą strzałki? Tak, moi drodzy, spokojnie, zupełnie jak w piekarni pytają, droga pani, czy będą dziś bułki, kajzerki? Tak, będą. Będą bułki, będą strzałki, będzie wszystko. H6. H6, ograniczające oczywiście e, wtargnięcie na, na G5, jakaś tam furtka, w razie czego oczywiście nie wisi też na H7, dobra. I w tym miejscu trzeba ułożyć plan, plan ataku. No można było zroszować jak najbardziej, no ale nie po to zagrały h4, żeby teraz zroszować, tak? Co by się zagrali w tym momencie? No jeden z kulminacyjnych momentów, nie będzie to jakieś tam uderzenie taktyczne typu BUM, tylko przygotowanie czegoś skrupulatnie. Goniec b1, cichy ruch, zwiastuje trzęsienie ziemi niejednokrotnie. To jest zrobienie miejsca dla hetmana i taka oto bateryjka z propozycją matana h7. Ciekawy temat. No, e, wygląda to, że d4 teraz wygląda apetycznie, no bo wisi wieża i co? No można tutaj zamknąć całkowicie przekątną, no ewentualnie można odejść tutaj, no ale wiadomo, to jest zawsze jakieś, jakieś tempo. To mogłoby pójść chociaż hetman c2 i Topolów mógłby powiedzieć, chcesz, to bierz, tylko że ja grożę tutaj matem, więc pewnie g to jest oczywiście spekulacja, zaraz wrócimy do partii, tylko że po g mamy ten użyteczny ruch h4, który wcześniej nastąpił, h5. No właśnie, właśnie, proszę Państwa, o to tutaj chodzi. A wracamy do partii, bo tutaj jednak D4 nie od razu, tylko F5, zamknięcie przekątnej. Tylko czy to zamknięcie przekątnej działa? Czy ta przekątna zostaje zamknięta? Jeżeli słyszeliście kiedyś o czymś takim jak bicie w przelocie, no to teraz właśnie nastąpi. E moi drodzy, w 6 I ktoś powie, Marianczelo, co się tam stało w ogóle? Piszecie do mnie, to jest fajne, to piszecie do mnie. Widziałeś to? I wysyłacie mi zdjęcie, kiedy właśnie bicie w przelocie nastąpiło ja mówię, nie, pierwsze widzę takie manerwy Manerwy Celowo powiedziałem nerwy. E, dobra, po goniec c 6 to nastąpiło bicie w przelocie Żeby oczywiście nic tutaj nie zostało zamknięte Tu są dziury, tu są dziury No ten goniec nie należy do najszczęśliwszych gońców We wszechświecie Tutaj są dziury, więc Hetman C2 Zignorował to polowką Tutaj ewidentnie, tak Groźby bicia wieży No i grozi, i grozi Tu poszło D4 czy wieża w tym momencie wisi? Czy jedyny ruch, żeby ocalić wieżę, to, moi drodzy, D3? Chyba tak. No ale wieża D3 i co? No i co z planów? Co z planów Białego? No nie udało się wyjechać na wakacje. Do Ciechocinka. D4. Bardzo wredny ruch. Ta wieża od początku źle stała. No ale tu się nic nie dzieje, moi drodzy. Co byście zagrali w tym momencie? Początkowo myślałem, że hetman H7, szach, jest dobre. I było dobre. Po w 7 może nawet bić, moi drodzy, gońcem na... Na H6, wieście lub nie. No i nie wiem, jakby teraz zechciały wziąć wieże eee, czarne, no to mamy. Goniec bije. Goniec bije G7. Goniec bije G7 i co? Skoczek, moi drodzy. E5 szach. No, kontynuacja mogła być ciekawa. Skoczek F6. Skoczek, boże, to nie skoczek, to jest król. Skoczek yy, tutaj stoi. Jak coś, nie? Wrócimy, bo tutaj chaos się wydał. Straszny. No, wisi skoczek. Ale w tym momencie nawet Roszada, wieście lub nie. Po biciu tutaj. A, bum. Wiadomo, to wszystko było. Mm, ten nic był na łasce króla. Dobra, wracamy do, do partii. Tu nie poszło hetman H7 z szachem po ruchu D4. Dlaczego? Tu poszedł ruch, który. Puch, jest. Jest naprawdę wystrzałowy. Skoczek G5. Ha, to Polow mówi do, do e, Rusłana: Bierz moją wieżę, nie ma problemu, ja ci daję mata, no, bo oczywiście skoczek na G5 to jest bestia, która nie pozwala uciec królowi na F7. No dobra, no to bicie gońcem, przychodzi do głowy. Bicie pionem, tak? No zobaczcie, to Polof ma dwie figury pod biciem. Tu wieża wisi na C3, tu wisi goniec. To nie jest goniec. Tu wisi skoczek na G5. No o co chodzi? Co on w ogóle gra? On wie, co on gra, bo on chce. Otworzyć linię H. No ja już o tym mówiłem. Ja już o tym mówiłem. W tym momencie poszło bicie tutaj. Na G5. HG. Teraz tu. I tu. Zobaczcie, co się dzieje. No ale wisi wieża, wiadomo, więc dc, Teraz wisi jeszcze goniec. Można było wybić tu, można by było wrzucić szacha. Ani jeden ruch, ani drugi nie został zagrany w partii. Można było też wybić gońca. ależ możliwości. Tu goniec F4. Na spokojnie, nie śpieszy się kompletnie. A goniec wisi. To pole słabe. To pole. To polow. Tu polew w 7. Król w wietrzu, co się dzieje. Wie, że H7 jest słabiutkie, więc ucieka w popłoszę, moi drodzy. W popłochu, w popłoszę. <noise> no, zwiewa. Może uda mu się uciec, zobaczymy. No, może się uda, może nie. Co byście zagrali teraz, moi drodzy? Polowanie na króla ma miejsce i tutaj możecie się wykazać jako, jako drapieżniki szachowe. Hetman G6. Aha. Hetman G6 szach. Króle 7. Jedyne. I co teraz? Teraz lejemy dopiero gońca na, na F6. Wieża bije w6, bijemy z szachem tutaj Wieża w7, jak kontynuować atak? Słucham Dopiął swego polow. tu jest po partii moi drodzy Oczywiście ta, ta rozgrywka jeszcze trwa Jeszcze trwa kilkanaście ruchów Ale spokojnie Tu jest po partii, tylko trzeba wiedzieć co grać Król stoi beznadziejnie Siła dwóch gońców, Hetmana i wieży Potężna siła Goniec G5 Szach, tu jest Hetman Król poszedł tutaj żeby oczywiście nie było tutaj bicia z szachem. No i teraz tak. Jeżeli tu, to tu. To jest słaby deal. Trzeba po prostu wybić wieżę. I tyle. Bijemy wieżę. Hetman bije gońce. Bum. Bum. I co dalej? kontynuować atak? Słucham. Jaka była idea? Ogołocić króla i co? I włączyć tam ciężkie figury. Wieża H7. Dwie ciężkie figury na siódemce, moi drodzy. Grozi mat na C7. No i pytanie do Was. Jak się bronić przed matem na C7? kłopoty. Tu poszło jeszcze hetman e5 szach, ale po f 1 skończyły się szachy, skończyły się fajerwerki dla czarnego. Skończyły mu się armaty po prostu. Nie ma czym wojować. No to król c6, tak? Żeby to pole kom było kontrolowane. E no i oczywiście, żeby mat nie wszedł jakiś tam soczysty. No ale hetman w tym momencie e8 szach. Król b6? Jak, jak progresować? Co dalej? Bardzo łatwo. K y hetman d8 wymusza król c6, jakby nie było. I w tym momencie, moi drodzy, padł ruch, który jest takim kończącym uderzeniem. Jest to takie finalne, finalne uderzenie taktyczne. Tu byłby piękny mat, gdyby nie Hetman. No to gramy na odciągnięcie. Na odciągnięcie gramy, proszę Państwa. W jaki sposób? Bo te figury robią świetną robotę. Koniec jeszcze się przyda. No to koniec, moi drodzy, E4. Żeby nie było Hetmana, to byłby teraz mat, jeżeli dobrze widzę. Ale jest Hetman, więc tak naprawdę trzeba to bić. Czyli takie forsowne odciągnięcie obrońcy. Obrońcy pola C7, rzecz jasna. I w tym momencie Hetman C7. Checkmate. Ależ to pograł. No odważnie, naprawdę, odważnie. Ten skoczek G5 w ogóle z tą ideą. Tutaj oddanie wieży. Coś niesamowitego. Otworzenie linii H. Wiadomo, tam kilka błędów po drodze. Ponomariow, niestety, mój imiennik, że tak powiem, popełnił. Natomiast naprawdę fajna partia. Jak widzicie, atak, aktywność i bezpieczeństwo króla to są najważniejsze rzeczy. Później materiał dopiero. No bo co z tego, że tutaj jest wieża na 8. No super, wieża, warta 5 punktów. Wow! No. Ale to są figury, które nie pograły w tej partii. One już są gotowe do, do kolejnej rozgrywki, prawda, mówiąc. Więc bezpieczeństwo króla to jest najważniejsza rzecz w szachach. No dobra, mam nadzieję, że coś tam się dowiedzieliście z tej partii, że całkiem dobrze się tego słuchało. Nagrywam na nowym sprzęcie, moi drodzy. I jest fajnie, jest bajecznie. W razie czego. Jakieś uwagi macie, to, to, to możecie napisać. Ja i tak tego nie czytam, więc oczywiście żartuję. Czytam. Może nie wszystko, ale jakieś merytoryczne rzeczy, jak najbardziej. Dobra, dziękuję za uwagę. Słyszymy się na kolejnych filmach. Pozdrawiam.